Wiedza społeczna, produkcja, dystrybucja, przemiana. W ogóle zacznijmy od wiedzy. Co to jest wiedza? To mniej więcej każdy intuicyjnie wie. I wiedza w tej chwili, współcześnie, kojarzy nam się jednoznacznie z postępem. W zasadzie myślimy wiedza, mamy na myśli postęp. Dowiadujemy się czegoś o świecie zewnętrznym, albo o świecie fizycznym, albo o właśnie świecie społecznym, świecie politycznym, jakimkolwiek. I dzięki temu, że tą wiedzę akumulujemy, możemy łatwiej organizować życie wokół nas. Z tym, że mimo, że traktujemy to obecnie jako coś oczywistego, że skoro mamy wiedzę, to łatwiej jest nam poznawać świat i ten świat przeorganizowywać, to nie ma wcale znaku równości między wiedzą a zmianą świata i poprawą naszego świata. Czyli jest pewna różnica między wiedzą a jej implementacją. Dzisiaj te rzeczy są dla nas tożsame. Jak się czegoś dowiemy, to wprowadzamy to w szerokim tego słowa znaczeniu, wprowadzamy to do praktyki. Tymczasem z wiedzą jest tak, że najpierw musimy, nie wiem czy to widać czy nie, ale mam nadzieję, że większość widzi, daleko widzę, proszeni, nie, blisko widzę, tak, żeby bliżej, tak, zapraszamy do przodu, jak ktoś nie widzi. Gdy mówimy o wiedzy, to tak, najpierw musimy coś wymyślić, potem musimy to zakodować, teraz się źle to słowo kojarzy trochę, tak? Ale zakodować tak w sensie w język albo matematyczny, jak mamy nauki bardzo ścisłe, albo też w język no, naturalny. Następnie przedyskutować, jak już to sobie zakodujemy, to rozmawiamy z ludźmi, którzy są inteligentni albo z ludźmi, którzy są wykształceni odpowiednio w tej dziedzinie, którą się zajmujemy. Oni to następnie odkodowują i próbują rozpoznawać to, co jest zapisane. Następnie testujemy to. Tutaj nazwałem to sobie zrobić inaczej, o co chodzi, to za chwilę powiem. Testujemy to, żeby sprawdzić, czy ta wiedza faktycznie, czy nie ma jakichś błędów. W szerokim znaczeniu sobie to testujemy. No a jak już nam się to uda przetestować, to może byśmy to wymienili, w sensie zarobili na tym, na przykład to komuś sprzedali, albo stworzyli coś na podstawie tej wiedzy, dzięki czemu możemy zarobić. I wtedy tak naprawdę dopiero wiedza, możemy mówić, że wiedza staje się postępem. Mało tego, ja to tak mam napisane, ciągami, tak? Wymyślić, zakodować, przedyskutować, przetestować, wymienić, ale w gruncie rzeczy powinien narysować krąg. To jest zamknięty krąg. Wymyślenie, zakodowanie, przedyskutowanie, przetestowanie, wymiana. Dlatego, że to nie jest tak, że wymyślamy coś w próżni, a potem kolejne etapy przeprowadzamy. Tylko jest tak, że właśnie w trakcie tych kolejnych etapów jest sprzężenie zwrotne. Wymiana, testowanie, dyskutowanie, kodowanie to są też elementy, które są źródłem wiedzy. Tak, czyli to jak gdyby jest efekt taki powodujący, że jak już coś wymyślimy i ta maszyna, to koło wiedzy zaczyna się ruszać, to występują elementy sprzężenia zwrotnego. W tych najbardziej rozwiniętych, tak zwanych społeczeństwach zachodnich, też niektórych społeczeństwach Azji, wiedza nam się kojarzy z postępem, że jak coś wymyślamy, to poprawia to naszą sytuację. Ale przez długie lata w historii człowieka i także w dzisiejszych wielu społecznościach wcale nie jest tak, że wiedza automatycznie staje się postępem. Kiedyś wiedza była postrzegana jako swoistego rodzaju sztuka dla sztuki, jako pewna zabawa, dyscyplina, którą się zajmowali filozofowie. Niekoniecznie skutkowała ona tym, że zmieniamy rzeczywistość wokół. Mało tego, społeczeństwa były często tak zorganizowane, że te poszczególne etapy, które tutaj widzimy, były tępione i blokowane. Wymyślić coś sobie w głowie można było. Ale już z pisaniem o tym, na dowolne tematy na przykład, niebezpieczne tematy, pisaniem o tym i przekazywaniem tego innym ludziom, dyskutowaniem z innymi ludźmi na zasadzie dyskursu takiego równego, egalitarnego, gdzie każdy może zabrać głos, to przez długie lata i w wielu społecznościach nawet dzisiaj to nie jest wcale dozwolone. Testowanie, czyli zmiana świata wokół nas w wyniku tego, że poznaliśmy jakąś wiedzę, to również nie było uznawane za pewnik, mało tego, to również tępiono. Dopiero można powiedzieć, że cywilizacja tak zwana judeo-chrześcijańska dokonała ogromnego przeobrażenia w myśleniu, dlatego że postawiono człowieka w centrum wszechświata, nawet dosłownie, tak? Co okazało się, że nie do końca współgra z fizyką potem, tak? Ale w sensie filozoficznym człowiek jest w centrum wszechświata i on może zmieniać świat, może zmieniać środowisko. Dostosowywać je do swoich potrzeb, tak? Nawet jak się pochyla nad biednymi zwierzątkami, to dlatego, że prawda, człowiek chce się pochylić nad biednymi zwierzątkami, a nie dlatego, że zwierzęta są w centrum wszechświata. Człowiek może reorganizować świat i jeśli na przykład coś pozna o tym wszechświecie czy świecie, to może go zmienić i przyporządkować sobie. Zrobić coś inaczej niż robił ojciec, dziad, pradziad, babka, matka, prababka, etc. Jak się tak zastanowimy, to bardzo wiele społeczności było właśnie tak nastawionych, że
tu jest kawałek ziemi, gdzie ja jestem, gdzie był mój ojciec, gdzie był mój dziad, gdzie był mój pradziad. Ja tu zostanę. On robił te rzeczy w taki sposób i jeżeli ja zacznę robić coś inaczej, to to będzie w jakimś sensie obraźliwe dla wcześniejszych pokoleń. Dlaczego mamy coś robić inaczej? To jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, to co mówię, ale jeśli mielibyśmy odróżnić od siebie te społeczności najbardziej zaawansowane dzisiejsze, społeczeństwa najbardziej zaawansowane od tych, które były setki lat temu, albo tych, które na przykład dzisiaj są zacofane, to one są bardziej wierne właśnie temu schematowi repetycji tego, co robili wszyscy wcześniej. No jeśli robili to wcześniej i robili to przez setki lat, no to znaczy się, że to działa, tak? Musi być wszystko w porządku z tym. Więc jest to pewnego rodzaju uznanie, jest to pewnego rodzaju bariera, która może przybierać formy polityczne, kulturowe, religijne. Bariera tak naprawdę dla postępu, dla testowania nowych, innych rozwiązań, które sprawiają, że nasza sytuacja jako ludzi się może poprawić. Co to jest wiedza społeczna? Bo to takie kolejne pytanie. Zresztą to kodowanie, dyskutowanie, testowanie, wymiana to jest związane z tytułem referatu, tak? Czyli z produkcją wiedzy, dystrybucją, następnie przemianą. Co to jest wiedza społeczna? Ja sobie napisałem taką definicję, że wiedza społeczna to szerokie pojęcie odnoszące się do opisu tego, jak funkcjonuje gospodarka, społeczeństwo i różne instytucje w gospodarce, społeczeństwie. Rządy, banki, firmy, konsumenci, system prawny, klienci, producenci. A szczególnie jakie są niezbędne, fundamentalne uwarunkowania pozwalające na rozkwit społeczny. Odnosi się to również do wiedzy o wiedzy społecznej, czyli nie tylko naszego zrozumienia procesów społeczno-gospodarczych, ale też jak one są rozumiane przez resztę społeczeństwa, czyli nie tylko to, co wie, jak gdyby, nazwijmy to sobie elita naukowa, tylko to, jakie są kody kulturowe, posługując się tym takim pojęciem trochę wyświechtanym, kody kulturowe w społeczeństwie, czyli co społeczeństwo traktuje, jakie społeczeństwo ma podejście do właśnie kwestii społecznych. Nawet nie do końca wykształcone, tylko takie, jakie ma naturalne odruchy na przykład społeczne. Tak? W dzisiejszych społecznościach, na przykład zachodnich, taki pierwszy przykład z brzegu związany też z niektórymi kontrowersjami, dzisiaj w większości społeczności tak zachodnich jest naturalne to na przykład dla ludzi, że swobodnie się ubierają. Jeżeli ktoś by kazał im się ubierać tak bądź nie inaczej, to natychmiast by się obudził w nich bunt. Tak? Jak to ktoś mi będzie mówić, jak mam się ubierać? Prawda? A to wcale nie jest taka jednoznaczna rzecz w innych społecznościach. Tak? Więc to byłby taki przykład dosyć zbastardyzowany, tak? Przykład właśnie takiego kodu kulturowego uproszczonego w tych odruchach, które się pojawiają w większości społeczeństwa, a nie tylko w elitach. No dobrze. To tak mniej więcej, co to jest ta wiedza społeczna, do której za chwilę wrócę. A najpierw może sobie wybiorę taki wyświechtany trochę przykład, ale bardzo lubię ten przykład. Sobie go wziąłem z takiego wykładu inwestora i marketingowca Guya Kawasakiego. Ktoś słyszał o takim? Ktoś wie? Anyone? Tak? To niektórzy słyszeli. Guy Kawasaki w takim swoim wykładzie się posługuje takim bardzo fajnym przykładem. Ktoś wie, co to jest? Albo jak ktoś słuchał wykładów Guya Kawasakiego, to może słyszał o tym jego przykładzie. To jest produkcja lodu. Uprawa lodu. Lód kiedyś uprawiano. Tak jak o tym usłyszałem, to w sumie byłem zaskoczony, mimo że wcale nie byłem małym dzieckiem, ale rzeczywiście, no faktycznie, no przecież musiano kiedyś lód uprawiać. Tak, uprawiano lód tak, jak się uprawia zboże, kukurydzę. Normalnie były pola uprawne lodu. I tu mamy przykład pól uprawnych lodu. Jakieś tam narzędzia, tak, jakieś tam struktura, która pozwala go łatwiej wydobywać. Mamy o sobie zdjęcia takie, narzędzia do cięcia lodu, żeby odpowiednie kostki wycinać. Tu mamy odpowiednie narzędzia już transportowe. Jak już wytniemy te kostki, to następnie takie szczypce specjalne, żeby przesuwać ten lód. Potem oczywiście nowoczesne środki transportu, pozwalające na dostarczanie lodu bezpośrednio konsumentom. Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych około 20 kilku miliardów kilogramów rocznie produkowano tego lodu. To całkiem niezły przemysł, całkiem niezła gałąź. I na początku wieku XX ten przemysł się załamał, dlatego że wszedł postęp technologiczny, który pozwalał na centralną produkcję lodu. Potem z kolei ten przemysł centralnej produkcji lodu też się załamał, no bo oczywiście pojawiły się lodówki i ludzie po prostu mogli mieć własne fabryki lodu w mieszkaniach, nikt nie musiał tego bezpośrednio rozpowszechniać. Co jest tutaj, jakie są pewne konkluzje, na które możemy zwrócić uwagę przy tym prostym rynkowym przykładzie, jak gdyby wiedzy, która jest wprowadzana i która następnie jest implementowana już w konkretnych produktach. Możemy powiedzieć tak, rynek wiedzy jest niedoskonały. Tak. Austriacy
zajmują się właśnie pokazywaniem tym, że rynek to jest proces i rynek wiedzy jest niedoskonały. Jeśli możemy mówić, że istnieje czegoś takiego jak rynek wiedzy, a możemy takiej analogii do pewnego stopnia użyć, mamy podaż wiedzy na rynku, mamy popyt na wiedzę, mamy pewne koszty transakcyjne, mamy pewne tarcia. Tak, mówi się, że tarcia są na rynku, rynki są nie do końca doskonałe. Austriacy nigdy nie byli fundamentalistami rynkowymi w tym znaczeniu, że rynek sobie zawsze ze wszystkim radzi, choćby nie wiadomo, jak go bardzo gnębić. Przypadek implementacji najpierw tych centralnych punktów produkujących lód, a potem już bezpośrednio lodówek, pokazuje nam, że ta wiedza zajmuje trochę czasu, jej rozprzestrzenienie się, nawet w tak elastycznym elemencie społecznym, jakim jest rynek, bo rynek jest najbardziej elastycznym społecznym elementem. Nie ma bardziej elastycznego. Masz rację, wygrywasz. Nie wygrywasz, nie masz racji, bankrutujesz. Nie macie. Tak? Troszeczkę inaczej to funkcjonuje w przypadku biur i instytucji, które są finansowane siłą, jak wiemy. Natomiast nawet taka instytucja właśnie jak rynek nie jest do końca doskonała w tym znaczeniu, że ta wiedza nie jest automatycznie implementowana. Więc mamy pewne schematy, które kiedyś implementowały wiedzę, ale po jakimś czasie mogą ją blokować. Schemat na przykład tak rutyny wiążące się z tym, jak ten lód uprawiać, jak go ciąć, jak go przenosić, transportować, dostarczać do konsumentów, jakie środki stosować do tego, żeby na przykład unikać roztapiania się tego lodu w trakcie transportu. I można być naprawdę szalenie pomysłowym, innowacyjnym w tym działaniu. Tak jak na przykład Kodak, taka niegdyś firma, była taka firma kiedyś, nie wiem, czy słyszeliście, potentat światowy, która miała departamenty na przykład zajmujące się tym, jak produkować najlepsze klisze. Najmniejszym nakładem środków, najdokładniej, najefektywniej, takie, które miały odpowiednią światłoczułość. Założę się, że ostatnia klisza, jaką wyprodukowali, to była najlepsza klisza na rynku. Szkoda tylko, że nikt jej nie chciał kupić. Więc schematy, które niegdyś implementują jakąś wiedzę, mogą stawać się skostniałe, mogą być symbolem przeszłości i może się okazywać, że one wcale nie są rozwiązaniem optymalnym, najlepszym. Mamy wewnątrz nich mikrodostosowania, pewne mikroinnowacje, ale jednocześnie możemy mieć zamknięcie na radykalne zmiany i to nas prowadzi do trzeciej rzeczy charakterystycznej dla tego. Rewolucja jest przynoszona przez ludzi z zewnątrz ze świeżym spojrzeniem. Producenci, centralni producenci lodu, to były inne firmy niż producenci lodu dotychczasowi, którzy go wcześniej uprawiali. Producenci lodówek to byli inni producenci niż ci, którzy centralnie uprawiali lód. Kalanik nie jeździł taksówką, a może jeździł jako pasażer, ale nie jako kierowca, kiedy wymyślał Ubera. Larry Page, tak, kiedy rewolucjonizował rynek reklam, zakładając Google'a czy zmieniając funkcjonowanie Google'a, też nie był osobą, która pracowała w prasie na przykład i zajmowała się rynkiem reklamowym. Tak więc często jest tak, że nowe zupełnie schematy, podobnie Elon Musk i Tesla, tak, wprowadzające elektryczne samochody, teraz kolejna rzecz z Doliny Krzemowej, tak, też nie zajmował się w ogóle produkcją wcześniej samochodów. Także często jest tak, że rewolucja jest przynoszona z zewnątrz, przez ludzi z zewnątrz, często przez ludzi właśnie nieskażonych, jak gdyby spojrzeniem z przeszłości. No dobrze, to przejdźmy do tej już wiedzy społecznej. Tak, i mamy ten przykład obrazowy, on jest mniej więcej obrazuje, pokazuje problemy wiążące się z transmisją wiedzy, a teraz zastanówmy się nad tą wiedzą społeczną, czyli nad tą wiedzą, która opisuje prawidła, albo w założeniu ma opisywać prawidła rządzące gospodarką i społeczeństwem. Ja sobie wybrałem oczywiście na chłopca do bicia Platona. Wszyscy to robią, więc ja też to zrobię. Przykro mi, ale sobie zasłużył na to. Platon, tak, postrzegany jako taki największy utopista, notabene też są pewne problemy z realizmem w jego filozofii, tak, mówi się, to jest taka słynna, jaskiniowiec Platon, tak, jest ta słynna, ten motyw jaskini, tak, że świat jest niedoskonały i my tylko, nasz świat rzeczywisty to są tylko cienie tego, jakie rzeczywiste są idee. Zresztą jak ktoś jest zainteresowany, jest taka książka, Wchodzi Platon i Dziobak do baru, jeśli dobrze pamiętam. To jest tytuł książki. Jakby ktoś chciał filozofię postudiować przez pryzmat dowcipów, to jest tytuł książki. Wchodzi Platon i Dziobak do baru. A to widzę, nie wszyscy słyszeli, to dokończę. Wchodzi Platon i Dziobak do baru. Barman patrzy tak na nich z krzywo wzroku, a Platon mówi, no co, w jaskini wyglądała ładnie. Okej.
Co to jest ta wiedza społeczna w ujęciu Platona? Jak zdaniem Platona funkcjonuje społeczeństwo harmonijne? Najlepiej to zobrazować w ten sposób. Tak zdaniem Platona funkcjonuje społeczeństwo. Dobrze zorganizowane i sprawnie zorganizowane. Kogo się da? Po kątach, tak? Dzielimy społeczeństwo dokładnie tak, jak ja opisuję. Centralne planowanie. Ta klasa, ta klasa, ta klasa. W tej klasie obowiązują takie, takie, takie zasady. Tak wybieramy najefektywniej, najskuteczniej właściwych ludzi na właściwe stanowiska i tak to ma funkcjonować. Zafascynowany spartańskim modelem, zresztą widać to wyraźnie, tak? To jest jego właśnie utopia. Ułożyć, uporządkować i tak być powinno. Takie schematy zadziałają i wtedy będzie powszechna szczęśliwość i będzie się żyło lepiej. Wszystkim. Na szczęście to podejście, postęp wiedzy społecznej w historii człowieka to stopniowe porzucanie tego skrajnego ujęcia platońskiego na rzecz pluralizmu, czyli na rzecz zmiany w wizji świata. I znowu odwołując się trochę do historii, jest taki historyk i ekonomista, polecam jego pracę, dosyć ciekawe, Joel Mocker się nazywa i on analizując historię społeczeństw twierdzi, że ta pierwsza zmiana, która się zaczęła w świecie tak zwanym zachodnim, która sprawiła, że świat zachodni zaczął odbiegać od pozostałej części świata, to jest właśnie pozwolenie na wykształcenie się tego koła, o którym mówiłem, czyli wymyślanie, kodowanie, dyskutowanie, testowanie, a potem w konsekwencji za jakiś czas wymiana, pozwolenie na wykształcenie się rynku, który pozwala to wszystko implementować. Jaka według niego jest taka instytucja, która pierwsza na to pozwoliła? To jest pierwsze w historii forum internetowe, które powstało pod koniec XV wieku, które się nazywało Rzeczpospolita Uczonych. Tak działało, że ludzie sobie pisali listy na różne tematy, na jakie chcieli, związane ze światem wokół nas, z otoczeniem. Na przykład ktoś przeprowadzał jakiś eksperyment albo miał jakieś przemyślenia na jakiś temat. Pisał na ten temat list i wysyłał to do adminów, takich, którzy się tym zajmowali. Ci admini siadali, kopiowali ręcznie te listy, no i rozsyłali je następnie do innych ludzi, kogo to może interesować. I ta Rzeczpospolita Uczonych, taki najbardziej jak na tamte czasy egalitarny twór, zaczęła się wykształcać. Mało tego, ona była na tyle egalitarna, że proszę sobie wyobrazić, że kobiety nawet dyskutowały w tej Rzeczpospolitej Uczonych, podczas gdy nie dopuszczano ich do uniwersytetów. Także była to ogromna zmiana, stworzenie takiej płaszczyzny wymiany myśli swobodnej. Organiczny twór, spontaniczny by powiedział Hayek, czyli nie narzucony odgórnie, tylko taki, który pozwala na interakcję, generowanie nowej wiedzy, testowanie nowych rozwiązań. To się potem połączyło ze zmianami filozoficznymi, tym podejściem, wytworzeniem się podejścia baconowskiego do nauki, coś co dzisiaj nazywamy baconowskim podejściem, czyli to, że możemy eksperymentować wokół nas i możemy zmieniać świat. Jak jest na przykład drzewo, to może możemy je ściąć. Może tam nie siedzi zły duch, który się na nas ze złości i trzaśnie piorunami. Ale to musimy sprawdzić, musimy się przekonać, przeanalizować. I Rzeczpospolita Uczonych, to zdaniem Mockera, i tu dosyć przekonujący sposób to argumentuje, twierdzi, że właśnie w okolicach 1500 roku to jest ten pierwszy przełom, pierwszy krok do nowego zupełnie świata, który właśnie pozwala na tworzenie dużo bardziej ewolucyjnie, byśmy powiedzieli, elastycznych rozwiązań społecznych. I też na rozkwit po prostu wiedzy w sensie ścisłym. Oczywiście, nie wiem, może ktoś kiedyś będzie słuchał tego klipu w 5123 roku na przykład, to uprzedzam, internetu nie wynaleziono pod koniec XV wieku. Wynalazł go dopiero Al Gore w latach 90. To też żart oczywiście. No dobrze, idziemy dalej. Co to jest to innowacyjne myślenie wiedzy społecznej? To jest takie hajekowskie myślenie, organiczne myślenie. Że być może nie mamy monopolu na narzucanie tylko i wyłącznie jednego rozwiązania na to, jak zorganizować społeczeństwo. Że być może społeczeństwo da się zorganizować inaczej niż do tej pory było zorganizowane. Że być może schematy i rozwiązania, które dotychczas stosujemy, one wcale nie są najlepsze i najbardziej pożądane. A jak wyglądały innowacje dla producentów lodu? Tak. To jest innowacja. Czyli nie było to zamknięcie się na zmiany, tylko jakie narzędzia, no te szczypce, one na przykład większe pęcherze na rękach powodują, więc może jakieś rękawiczki do tego, a może te szczypce oprzyjemy tutaj w odpowiedni sposób, prawda, żeby robotnicy się z tym tak nie męczyli. Może przeniesiemy punkt ciężkości tak, żeby łatwiej ten lód, te kostki się nimi przesuwało.
Jest myślenie o innowacji. Ale w wąskim, pewnym zamkniętym schemacie, w jakiejś tam zamkniętej rutynie. Jak wyglądają innowacje dla zwolenników platońskiego myślenia, współczesnych zwolenników platońskiego myślenia? Tak, mniej więcej. To jest innowacja. Był Alan Greenspan, jest Ben Bernanke. Był Alan Greenspan, który prowadził tradycyjną politykę pieniężną w tradycyjny sposób, regulując stopy procentowe, zajmując się skupowaniem bezpiecznych, krótkookresowych papierów wartościowych, wpływając na krótkoterminowe stopy procentowe, tak żeby jakoś wpływać na finalny poziom cen, na realizację konkretnego, bezpośredniego celu inflacyjnego. A potem nadszedł następca, bodajże w 2006 może roku, tak, czy 2005, już nie pamiętam, a może nawet 2007 dopiero, Ben Bernanke, który przyszedł z innowacyjnymi, nowymi narzędziami. To nie jest tak, że będziemy tylko realizować cel inflacyjny. Ja mam nowe pomysły na to, jakie rozwiązania wprowadzać. Zrobimy poluzowanie ilościowe, zrobimy poluzowanie jakościowe, zrobimy operację twist tak zwaną. Będziemy skupować coraz gorsze papiery, coraz więcej, o coraz dłuższych terminach zapadalności i jeszcze będziemy non-stop wychodzić na konferencje prasowe i dumnie mówić, że to będziemy robić, żeby przypadkiem rynek nie pomyślał, że to tymczasowe rozwiązanie. Są nawet takie teksty, jak ktoś jest zainteresowany, polecam teksty akademickie, które pisał Bernanke, bo to, co on pisał w tych tekstach, potem dokładnie realizował, będąc prezesem. Wydaje się, że to jest człowiek, właściwy człowiek na właściwym miejscu, powołany dokładnie po to, żeby wprowadzać do świata rzeczywistego rozwiązania teoretyczne, które się pojawiły w jego pracach. Czy to jest, można zadać pytanie, czy to jest innowacja, czy to jest jednak bariera? No, pod pewnymi względami można traktować jako nowe rozwiązania, tak jak te nowe szczypce można traktować jako nowe rozwiązania, ale w gruncie rzeczy skupienie się na tych szczypcach sprawia, że nie dostrzegamy szerszego obrazka, że nie zauważamy, że poza tą rutyną jest inne spojrzenie, że można dostrzec coś zupełnie innego niż to, co dostrzega się przez pryzmat tradycyjnej polityki pieniężnej, która jest prowadzona przez banki centralne. Takim dobrym przykładem, innym, powiedzmy sobie, może być Friedrich Mishkin. To jest teoretyk taki zajmujący się polityką pieniężną. W 2007 roku, tuż przed kryzysem, opublikował taki tekst, czy Fed powinien się zajmować rynkiem, czy bank centralny powinien się zajmować rynkiem aktywów, czyli zwracać uwagę na rynek aktywów. Bo tradycyjna teoria polityki pieniężnej mówi tak, bank centralny reguluje stopy procentowe i regulując te stopy procentowe wpływa na poziomy cen po jakimś tam procesie transmisji pieniężnej. Ale to, co nas interesuje, to z jednej strony te stopy, po drodze gdzieś tam patrzymy na stabilność sektora bankowego, żeby on sobie jakoś tam funkcjonował sprawnie, a finalnie interesuje nas ostatecznie tylko i wyłącznie poziom cen. No ale oczywiście są jacyś wredni ludzie, inspirowani na przykład Hayekiem, którzy wychodzą i mówią tam, chwileczkę. Jeżeli ustalamy stopy procentowe, to wpływamy na dochodowość pewnych procesów. Jeżeli na przykład Alan Greenspan ustalił stopy procentowe na najniższym w historii poziomie i w tym samym czasie pojawiła się największa możliwa bańka na rynku kredytowym, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, w tym samym czasie ogromnie wzrosły ceny akcji i ogólnie indeksy giełdowe, czy przypadkiem nie ma jakiejś współzależności między jednym a drugim? Czy przypadkiem nie jest tak, że coś jest niewłaściwego w tym podejściu? No i Mishkin publikował ten tekst, zresztą taka była generalnie doktryna do 2007 roku, po 2008 roku troszeczkę to się zaczęło zmieniać, ale doktryna była taka, że Fed nie powinien się interesować, czy bank centralny nie powinien się interesować rynkiem aktywów. Rynki są efektywne, one same wszystko załatwią, widzicie Państwo, to jest fundamentalizm rynkowy prawdziwy. To jest największa ironia, że największymi fundamentalistami rynkowymi są najwięksi interwencjoniści, bo twierdzą, że na rynek można interweniować ile wlezie, a on sobie i tak poradzi. Można wprowadzić 90% opodatkowanie dochodów. Rynek i tak se da radę, będzie rozwój i tak. Można wprowadzić regulacje stóp procentowych przez bank centralny. Rynek i tak se da radę, tak? To jest mniej więcej najbardziej skrajny fundamentalizm rynkowy, jaki można sobie wyobrazić. Że interwencjonizm nie szkodzi rynkowi. To jest czysty fundamentalizm rynkowy. Któremu zdecydowanie trzeba się sprzeciwić. Musimy być ludźmi środka. Wracając do tego przypadku rynku aktywów. Mamy właśnie pewne rutynowe spojrzenie na problem. Regulacja stóp procentowych, tylko ostateczny poziom cen. Nie interesuje nas inne badanie, nie interesuje nas kwestia rynku aktywów, bo w zasadzie takich wielkich problemów nie było do tej pory.
Ta bańka to sobie jest, ale ona przejdzie. No oczywiście po 2008 roku trochę się zmieniło to podejście. Niemniej jednak to pokazuje, jak właśnie wybierając innowacyjne rozwiązania, tak naprawdę możemy brnąć w rutynę, czyli budować coraz większe bariery w naszym myśleniu. Można zadać pytanie, z czego wynikają bariery myślenia w wiedzy społecznej? Czyli z czego to się bierze, że właśnie wydawać by się mogło, że idziemy w innowacje, a w gruncie rzeczy zamykamy się w pewnych schematach. To jego wina wszystko. Nie, poważnie. Ktoś wie, kto to jest? Platan? Tak jest, świetnie. Tomasz Kuhn, tak. Tomasz Kuhn. I oczywiście jak będzie Tomasz Kuhn, to będzie rebus. To rebus rozwiąże? No dobra. Paradygmat jest takie trudne słowo. Jak zajmujemy się Kuhnem, to oczywiście musi się pojawić. W środku miał być Hausner, ten dygotalny, tak? Ale bałem się, że nie będzie właśnie dobrze widać. Zresztą w sumie film już taki stary, może niektórzy go nawet nie widzieli. Paradygmat. Kiedy mówimy o Tomaszu Kuhnie, to oczywiście nieodłącznie pojawia się takie trudne słowo paradygmat. Paradygmat to nic innego jak nazwa na rutynę w nauce. Pewien schemat, sposób uprawiania nauki, który się wykształca przez lata działań naukowców i który powoduje pewną skostniałość myślenia. Kuhn się zajmował naukami ścisłymi w gruncie rzeczy, polecam jego książkę, jest trudna, ja w zasadzie co drugiej rzeczy nie zrozumiałem tam, bo tam są opisy właśnie dosyć trudne nauk ścisłych, ale da się zrozumieć jego przekaz, nawet nie do końca rozumiejąc te teorie fizyczne, które są omawiane. Bardzo wiele z tych elementów, o których piszę, możemy zastosować również do nauk społecznych. No i weźmy sobie dwa cytaty jej. Po raz pierwszy. Większość uczonych poświęca się w swojej działalności zawodowym pracom porządkowym. Polegają one na próbie wtłoczenia przyrody do gotowych już i względnie sztywnych szufladek, których dostarcza paradygmat. Celem nauki normalnej nie jest bynajmniej szukanie nowych rodzajów zjawisk. Raczej nie dostrzega ona tych, które nie mieszczą się w jej gotowych szufladkach. Tak jak w tym przykładzie prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny. Stopy procentowe, indeks cen dóbr konsumpcyjnych. Stopy procentowe, indeks cen dóbr konsumpcyjnych. Zamknięty pewien schemat. Są nowe badania, nowe rozwiązania. To jest dziedzina, która się jak najbardziej rozwija, ale ona w pewien sposób staje się ślepa na alternatywne spojrzenie. Na to, że być może tych stóp procentowych może nie powinien regulować bank centralny. I Tomasz Kuhn po raz drugi. Prawie zawsze człowiek dokonujący takiego zasadniczego odkrycia nowego paradygmatu jest bądź bardzo młody, bądź od niedawna pracuje w dziedzinie, której paradygmat zmienia. To zrozumiałe, że ludzie, którzy nie są zbytnio przywiązani poprzez wcześniejszą praktykę do tradycyjnych reguł nauki normalnej, o wiele łatwiej niż pozostali zdają sobie sprawę z tego, że na gruncie tych reguł nie da się już rozgrywać gry i wymyślają inny zbiór reguł. Czyli w młodości siła. Tak, czyli w młodości siła. Częściowo odpowiedź na to, czemu KASE powstało. Dlaczego KASE powstało w tym, a nie w innym miejscu. Czyli dlaczego na uczelniach i dlaczego skupia przede wszystkim środowiska studenckie. Tak więc, paradygmaty to są też rutyny, paradygmaty naukowe. To są też pewne skostniałe schematy, pewne przyzwyczajenia, które są od lat uprawiane. I schematyczne myślenie uosabia paradygmat. To nie musi być wada. Nie da się być anarchistą co 5 minut, non-stop wszystko wywracać do góry nogami i od nowa porządkować. Trzeba sobie pewne rdzenie utrwalać i wokół nich funkcjonować, ale jednocześnie pamiętać przynajmniej o tej refleksji kuhnowskiej, że być może to nie jest do końca tak, jak my to opisujemy. Może sprawy wyglądają inaczej. Co więcej, jest jedna rzecz, której Kuhn nie poruszył, a przy której się tutaj na chwilę zatrzymam. Kwestia sponsoringu. Sponsorstwa może. Sponsorstwa danego paradygmatu czy sposobu działania. Mianowicie jest istotne, jak dana organizacja jest finansowana, skąd pozyskuje środki. W szerokim tego słowa znaczeniu, bo jako sponsorów mam na myśli nie tylko kogoś, kto wykłada pieniądze, na przykład sponsorem biur są politycy, tych urzędów, nie biur, urzędów są sponsorem politycy rządy. Ale mam też na myśli sponsorowanie w postaci zasobów ludzkich, generalnie wkładania wszelkich zasobów w organizację. Dlaczego jest istotna rola sponsora? I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Odrzućmy od razu marksistowskie materialistyczne myślenie, o co chodzi zaraz powiem, ale skupmy się na takim oto tekście. Lawrence White, wybitny austriacki ekonomista, teoretyk wolnej bankowości, napisał taki tekst w czasopiśmie naukowym,
Jakby składał sprawozdanie w Polsce, to by ministerstwo mu dużo punktów dało za to. Econ Journal Watch. The Federal Reserve System's Influence on Research in Monetary Economics. Czyli wpływ banku centralnego na badania w teorii monetarnej, w teorii pieniądza. I tak jak tekst się zaczyna, to już tutaj dobrze z daleka widzi, to widzi, że tekst tam się zaczyna, że bank centralny zatrudnia kilkuset ekonomistów, organizuje bardzo dużo seminariów, organizuje bardzo dużo staży, zaprasza do siebie ekonomistów na wykłady, zaprasza do siebie ekonomistów na staże, finansuje ekonomistów zajmujących się teorią pieniądza. Zbiera też badania makroekonomiczne, do których ma dostęp, takich szerokich nikt nie ma praktycznie, i następnie te dane też udostępnia ekonomistom do pracy. Co nam może powiedzieć, co White mówi w tym tekście? No, jest rzeczą dosyć jasną, że konsekwencją takiej sytuacji jest to, że większość badań, które są przeprowadzane w ramach teorii pieniądza, będzie przeprowadzane w zasadzie tak, jak są zamawiane przez bank centralny. Mamy zatem, można powiedzieć, monopsonistę. 90% tych badań będzie realizowanych tak, jak sobie tego życzy bank centralny. I znowu tutaj, dlaczego chcę uniknąć marksistowskiego myślenia, czemu tutaj uprzedzam? Żeby zaraz tutaj nie mówić, że płacą, to wszystko powiedzą, wszystko napiszą. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Mało tego, takie badania dla Fedu może wykonać ktoś, kto jest przeciwny, jakiś ekonomista, który jest przeciwnikiem istnienia Fedu. Ja jak idę do NBP-u, to co chwilę wpadam na jakiegoś anarchistę, który mówi, że trzeba ten budynek zburzyć. Tak? To jak gdyby niekoniecznie automatycznie można się zastanawiać nad pewnymi aspektami konsekwencji w poglądach ideologicznych, ale jak gdyby wykonanie na przykład badań, powiedzmy, że amerykański Fed na przykład zamawia badania dotyczące opóźnienia w polityce pieniężnej, czyli ile czasu zajmuje przejście impulsów monetarnych, wykończenie ich działania. Na przykład obniżamy dzisiaj stopy procentowe, jaki będzie wpływ tego na gospodarkę, albo kiedy ten wpływ wygaśnie, kiedy się skończy. I tam na przykład się przeprowadza badania, wychodzi, że to jest 6-8 kwartałów na przykład nam wychodzi. Tak, półtorej roku, 2 lata. No to jest jakieś badanie, które można przeprowadzić niezależnie od swoich poglądów, nawiązując trochę do pytania z poprzedniego referatu, czyli o tym, że można przeprowadzać dobrą analizę wolną od wartościowania, czyli nie zajmować stanowiska jakiegoś etycznego czy wartościującego na temat danej instytucji, ale po prostu analizować, jak rzeczywistość funkcjonuje. I to jest jak najbardziej możliwe. I teraz ważne jest zrozumienie przyczynowości tutaj. Nie można twierdzić po marksistowsku, że te badania są takie i ci ekonomiści tak twierdzą albo bronią banków centralnych, dlatego że im się płaci za to i bank centralny za to płaci. Ale jeżeli na przykład dostajemy pytanie, dlaczego w badaniach dotyczących polityki pieniężnej albo większość teorii polityki pieniężnej, w większości teorii polityki pieniężnej i publikacji, nikt nie porusza kwestii likwidacji banku centralnego. No jak to dlaczego? Bo takie badania są zamawiane przez instytucję, która nie jest najwyraźniej zainteresowana popełnieniem harakiri, cytując Huertę de Soto. Także nie dlatego piszą, bo im się tak płaci, tylko jak gdyby to tłumaczy stan przeprowadzanych badań. Że to tłumaczy, dlaczego te badania dominują. No bo one są po prostu zamawiane w większości w ten sposób. Tak? Właśnie dlatego alternatywne sposoby myślenia są jak gdyby nieobecne, bo jest dana rutyna promowana, tak? W taki bądź inny sposób. Także out z tym tekstem. Także precz z materializmem i teoriami spiskowymi. To też trzeba podkreślić, tak? Albo weźmy sobie inny przykład rutyn czy klik, który się pojawił jakiś czas temu, tak zwane Climate Gate. Czyli kto pamięta, to był wyciek e-maili redaktorów czasopism zajmujących się badaniami klimatu, którzy spiskowali na temat tego, jak skutecznie wykluczyć z dyskursu naukowego przeciwników teorii antropologicznego globalnego ocieplenia. I rzeczywiście takie spiskowanie było, ale jak gdyby to, że spiskowali, nie oznacza automatycznie, że nie mają racji. To nie znaczy, że antropologiczne globalne ocieplenie nie jest faktem. Na pewno faktem jest to, że jeśli jest prawdą, to bez sensu jest wprowadzać światowy socjalizm. Natomiast jak gdyby, sama jak gdyby teza antropologicznego globalnego ocieplenia nie jest przekreślona tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś spiskował przeciwko osobom, które są krytycznie nastawione do tej teorii. Tak trzeba być ostrożnym. Tak samo, już trochę wchodząc na poboczne tematy. Jeżeli udowodniono, że pod koniec lat 50. szczepionki na polio w Stanach Zjednoczonych zawierały w sobie groźnego, kancerogennego wirusa, który po paru latach zwiększał szanse zachorowania na raka wśród wielu ludzi,
To nie oznacza automatycznie, że wszystkie dzisiaj szczepionki powodują autyzm. To, że u Johna Kennedy'ego wylądowało na biurku coś takiego jak operacja Northwood, to pewnie wielu słyszało, tak, o operacji Northwood, czyli propozycji służb specjalnych Johna Kennedy'ego, żeby przeprowadzić pseudo-zamachy, znaczy pseudo jak pseudo, bo mieli zginąć w nich ludzie naprawdę, ale miały je zorganizować służby specjalne amerykańskie i zrzucić winę na Kubańczyków, żeby można było spokojnie na Kubie interweniować i zaprowadzić tam demokrację. No ale Kennedy odmówił. Nie wiemy do końca dlaczego, może to jakiś jego miękki katolicyzm go skłonił, żeby jednak coś takiego nie robić. Widzicie, co religia robi z ludzi, jak miękną. Także o tym należy pamiętać, że nawet jak znajdziemy, w ogóle 90% teorii spiskowych jest od razu do wyrzucenia, pozostałe 7 z 10% jest do wyrzucenia po przeczytaniu. Pozostałe zostaje połowa, może coś będzie interesującego, ale też ląduje w koszu wreszcie, może się coś znaleźć ciekawego. Także bardzo ostrożnie z tym, spiski oczywiście są, ale trzeba je dobrze lokalizować. Ja zresztą jestem zwolennikiem teorii spiskowej o teorii spiskowych, czyli to, że większość tych bzdurnych teorii jest wymyślana celowo po to, żeby dyskredytować te właściwe. Tak, dlatego mamy nadprodukcję kompletnie błędnych i nietrafionych. Przełom w myśleniu, to przechodząc, tak, jeszcze parę minut, także wiem, ja mam zadanie, żeby mówić, wy macie zadanie, żeby słuchać, sęk w tym, żebym ja swoje zadanie zrealizował szybciej niż wy swoje, tak, wiem, spokojnie. Tak więc przełomy w myśleniu pojawiają się, mamy nowe pokolenia lodówkarzy, nowy paradygmat, nowe organizacje. Dokładnie to samo możemy zastosować do kwestii wiedzy społecznej, czyli to, że mamy nowe sposoby myślenia, nowe pokolenia, które zmieniają naszą perspektywę i jak gdyby zrywają z tym takim myśleniem, że jeśli coś jest obecnie zastane, albo jeśli coś przez długie lata funkcjonowało, to znaczy, że to jest właściwe i tylko i wyłącznie tak powinno funkcjonować. I kasa jest jak gdyby tą przestrzenią do dyskursu, wpinającą się w ten ring, tak, żeby tam dyskutować, wymyślać, poznawać, z testowaniem trochę gorzej. Ale przynajmniej, żeby te etapy kodowania, dyskutowania i wymyślania ze świeżą, nową perspektywą mogły istnieć. Nullius in verba, czyli ta dewiza Rzeczpospolitej Uczonych, czyli żadne słowo nie jest święte, nie wierzcie nikomu na słowo. No oczywiście ktoś złośliwy zaraz powiedział, czyli temu wykładowi też, tak? No tak, tak. Mógłbym tutaj powiedzieć, tezy moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie zrozumie, rozpozna je w końcu jako niedorzeczne, gdyż przez nie, po nich wyjdzie ponad nie. Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy. Musi te tezy przezwyciężyć, wtedy świat przedstawi mu się właściwie. Kto to powiedział? Brawo, świetnie. Także w pewien sposób tak. Czyli żeby nie brać nawet wewnątrz, tak, to jest też istotne, żeby być krytycznym wewnątrz własnego nowego, świeżego paradygmatu. Tak, żeby się nie zamykać na przykład. Tylko i wyłącznie na czytanie Misesa tylko się nie nastawiać. Jego też trzeba czytać, ale żeby się nie zamykać w czytaniu jego, tylko żeby sięgać właśnie do innych rutyn, do innych paradygmatów, żeby inne poglądy rozpoznawać też, żeby łatwiej zrozumieć, gdzie mogą się znaleźć błędy w myśleniu tamtym, albo też w myśleniu tym, bo ekonomia czy nauki społeczne nie są naukami zamkniętymi, tak przynajmniej dotychczasowe doświadczenie nam podpowiada. Może teraz w tej chwili się zamknęły, kto wie. Może już nic innego nie zostanie wymyślone, ale sądzę, że raczej to też jest nie do końca prawdziwe. Także nie brać nikogo, niczyjego słowa jako pewnik, być na tym otwartym. Co więcej, jeszcze tutaj chcę podkreślić a propos tego nowego pokolenia. To nie jest tak, że tylko nowe pokolenie ma nowe poglądy, tak? Wręcz nowe pokolenie łatwiej się kształtuje, ale każdego można przekonać, tak? Poprzednie pokolenie albo przedstawicieli innych paradygmatów też można przekonać, też można do nich dotrzeć. Paula Krugmana też można przekonać do zmiany poglądów. Jak się czyta jego niektóre teksty, to da się rozpoznać tam istnienie cząstki dobra jakiejś, że tam w głębi u niego gdzieś jest jeszcze jasna strona mocy. To się da wyczuć. Chociaż niektórzy by powiedzieli, że to dzisiaj bardziej już człowiek niż maszyna. Takim przykładem budowania alternatywnego paradygmatu jest oczywiście Lew Rockwell, czyli założyciel amerykańskiego Instytutu Misesa w latach 80. Założył go przy współpracy z Rothbardem, który był bardzo rozczarowany swoim innym dzieckiem, czyli Cato Institute. W latach 80. został założony Instytut Misesa przy współpracy z też Hayekiem, który był w radzie tego instytutu
I z całkiem wielkim sukcesem udało się stworzyć coś fenomenalnego na skalę światową, dlatego że w konsekwencji powstania tej instytucji powstały bliźniacze podobne, inspirują wielu kolejnych ludzi w krajach na całym świecie. Łącznie także to, co się dzisiaj tutaj dzieje, można powiedzieć, że jest w pewien sposób konsekwencją tego, co Lou Rockwell zrobił w latach 80. No po co kasę, to już mniej więcej do tego nawiązywałem, to nie będę do tego wracał. Jedna rzecz, o której chcę jeszcze powiedzieć, to świadome naśladownictwo jest ważne. Tak, bo to też czasami człowiek może mieć problem z inspiracją, sobie myśleć, no przecież z wszystkiego przecież się nie da wymyślić, a tym bardziej ja wszystkiego nie wymyślę, w dużym stopniu muszę naśladować, ale świadome naśladownictwo wcale nie jest nieważne, wcale nie jest nieistotne. Co więcej, ono może być równie ważne jak ta oryginalna działalność. Tu mi się przypomina taki jeden z moich ulubionych filmów, bardzo polecam, bardzo romantyczny western, My Name is Nobody. Ktoś widział taki western z Henry Fondą i Terencem Hillem? Nie, to bardzo polecam. Sergio Leone maczał tam palce. To powinno wystarczyć jako dobra rekomendacja. Ale w przeciwieństwie do tych ponurych filmów Sergio Leone, ten jest bardziej optymistyczny i właśnie bardziej romantyczny. I w tym filmie Henry Fonda, czyli legenda westernów starego pokolenia, miało być o filmach, jest, aha. Legenda starego pokolenia też gra legendę w filmie, rozpoznawalną. A Terence Hill, to jest ten od tych takich tak zwanego mordobicia tych filmów, gdzie potem z Badem Spencerem trzaskał wszystkich takich wręcz autoparodystycznych i wcale nie śmiesznych. A Terence Hill gra przedstawiciela kolejnego pokolenia, który jest nikim. Nawet się nazywa Nobody. On jest nikim. I nie chcę za bardzo zdradzać fabuły filmu, żeby nie zepsuć zabawy, ale na samym końcu, kiedy niespodziewanie główny bohater ginie, na samym końcu, dlatego ten film jest romantyczny. Na samym końcu tego filmu przekonujemy się, że ten nobody to jest tak naprawdę somebody, że to jest tak naprawdę osoba, która jest w całości odpowiedzialna za budowanie legendy tego poprzednika, który jest imiennie wymieniony. I gdyby w zasadzie nie ten nobody, gdyby nie ten nikt, który go naśladuje, w pewien sposób rozwija to, co robił, i buduje jego legendę, to tak naprawdę o tej legendzie by bardzo szybko zapomniano. Ale właśnie o tej legendzie się nie zapomina, bo jest ten świadomy naśladowca, który nawet pod tymi względami jest lepszy, ale dba o to, żeby ta pochodnia jak gdyby była dalej niesiona w przyszłość. Na koniec tutaj sobie wypisałem kilka, w ramach rekreacji, kilka prognoz na przyszłość. Niestety nie na przyszłość, tylko przyszłość, która już jest przeszłością, ale warto je mieć na uwadze. Joan Robinson, taka ekonomistka inspirowana marksizmem, w 1964 roku. W miarę jak Korea Północna będzie się rozwijać, a Południowa degenerować, prędzej czy później kurtyna kłamstw z pewnością zacznie opadać. CTO Microsoftu w 1997 roku. Apple jest już martwy. John Maynard Keynes w 1927 roku. Nie zobaczymy więcej żadnych kryzysów w naszych czasach. Król Wilhelm I, 1864 rok. Nikt nie będzie płacił pieniędzy, żeby się dostać z Berlina do Poczdamu w godzinę pociągiem, skoro może dojechać tam w jeden dzień całkowicie za darmo na swoim koniu. Paul Samuelson, 1961. Gospodarka sowiecka to dowód na to, że wbrew opiniom wielu wcześniejszych sceptyków, socjalistyczna gospodarka może funkcjonować i rozwijać się. Donald Rumsfeld, 2003 rok. Nie jest pewne, ile potrwa wojna w Iraku. Może potrwać 6 dni, 6 tygodni, wątpię, by to było 6 miesięcy. Irving Fisher, 1929 rok. Ceny akcji osiągnęły coś, co wygląda jak permanentnie wysoki poziom. Spodziewam się zobaczyć giełdę na znacznie wyższych poziomach w kilka miesięcy. Irving Fisher to w ogóle ulubiony chłopiec do bicia, bo potem kolejny podobny cytat powiedział parę miesięcy później, potem znowu, że nie będzie w ogóle widać depresji w wielkich miastach, a potem, że już się kończy depresja i zaczyna ożywienie. Biedny, biedny. Zresztą postawił na to swoje pieniądze i był wielkim dłużnikiem do końca swoich dni. Dokument analityczny Western Union, 1876 rok. Telefon ma zbyt wiele niedociągnięć, aby stał się prawdziwym narzędziem komunikacji. George Wallace, 1963 rok. W imieniu największych ludzi, którzy chodzili po tej ziemi, rysuję linię na piasku i mówię: segregacja dzisiaj, segregacja jutro, segregacja zawsze. Paul Krugman, 1998 rok. Do okolicy 2005 roku stanie się oczywiste, że wpływ internetu na gospodarkę będzie nie większy niż fakt. Tomasz Malik.
To jest 1802 rok. Siła populacji jest bez porównania większa niż zdolność planety do utrzymania człowieka. Dokument Kodaka z lat 80. Konsument odczuwa potrzebę posiadania, pokazywania i rozprowadzania odbitek. Potrzeby tej nie da się zaspokoić za pomocą elektronicznych urządzeń wyświetlających. Robert Lucas, 2003 rok. Główny problem zapobiegania ekonomicznej depresji został od strony praktycznej całkowicie rozwiązany. Edmund Ruffin, 1853 rok. Niewolnictwo istniało od zamierzchłych czasów, co pokazują nam badania historyczne różnych systemów społecznych i politycznych zbudowanych przez człowieka. Nie było żadnego kraju, w którym ludzie poczynili jakiekolwiek znaczące postępy w przemyśle i cywilizacji, a w którym nie było wcześniej długotrwałego i powszechnego systemu niewolniczego. I w nawiązaniu do tego Antanese Mwerekezi, 2016 rok. Żaden kraj na tym świecie nie rozwinął się bez systemu podatkowego. Wszystkie te kraje ze świata zachodniego i Azji rozwinęły się dzięki podatkom. Anonim. Od tysięcy lat wszystkim cywilizacjom, kulturom i religiom, wielkim wojnom i rewolucjom, najwybitniejszym ludziom na świecie zawsze towarzyszy rząd. Teraz rozumiesz, to jest życie. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Dlatego zrozumiałem, że będziemy się zajmować polityką i zostaniemy królami życia, mój synu. Wytwórnia Decca Records, 1962 rok. Beatlesi nie mają przyszłości w showbiznesie. A poza tym muzyka gitarowa właśnie odchodzi do lamusa. I na koniec, the last but not least, Paul Samuelson, 1963 rok. Znając tak częste w ekonomii przesadzone twierdzenia o potędze dedukcji i rozumowania a priori, które zawdzięczamy klasykom, Karlowi Mengerowi, Leonowi Robbinsowi, uczniom Franka Knighta, Ludwigowi von Misesowi, drżę o reputację mojej dyscypliny. Na szczęście mamy to już za sobą. Chciałbyś. Dziękuję. Mamy jeszcze chyba czas trochę na pytania, tak? Proszę bardzo. Mateusz, na początku użył Pan takiego sformułowania kodowanie wiedzy. To się mogło wydawać niefortunne, ale rzeczywiście bardzo chętnie posługuje się mi takie ekonomista jak George Fielder, który nawiązuje do teorii informacji, mówiąc o wiedzy społecznej. I mam takie pytanie, co Pan sądzi o takim tworzeniu metafor, tak jak on, między wiedzą społeczną a osiągnięciami teleinformatyki, gdzie on na przykład mówi, że tym, co szkodzi teleinformatyce, a również nauce i postępowi, na przykład pojawienie się szumu na nośniku, gdzie na przykład szumem w społeczeństwie jest inflacja, a szumem na przykład na nośnikach jest szum rozumiany fizycznie, tak? Co Pan sądzi na temat takich paralel metafor, czy to jest nieprzesadzone, czy... To znaczy, jeżeli to nie zastępuje myślenia, to ja jestem jak najbardziej za tym, bo im barwniejsze opisy, im bardziej poetyckie i ciekawe analogie, tym przyjemniej się rzeczy czyta i je poznaje. Także jestem jak najbardziej za tym. Poza tym można się dokształcić z innej dziedziny wtedy, tak, jeżeli ktoś takie analogie na przykład robi. Także jestem jak najbardziej za tym, tylko trzeba pamiętać, że to nie zastępuje myślenia. Znaczy, w sensie, metafory mają swoje ograniczenia. Trzeba o tym pamiętać, tak, że ich nie można, że nie da się ich idealnie przeszczepić, tak, znaczy, niektóre może się da. Pytanie, jaki jest cel, ale generalnie nie jestem przeciwny, jestem jak najbardziej za. Zresztą, a propos Tomasza Kuna, w strukturze rewolucji naukowych jest taki jeden akapit, czy nawet dwa, trzy akapity dłuższe, gdzie on porównuje rewolucje naukowe do rewolucji politycznych. I właśnie on tam wiele punktów wspólnych znajduje. No ale oczywiście różnice są ogromne między rewolucją polityczną a naukową, chociażby jeśli chodzi o konsekwencje tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. Jak się obala rząd, obala konstytucję, jest na przykład rewolucja taka totalna, no to jest coś zupełnie innego niż totalna rewolucja w nauce, prawda? Ale do pewnego stopnia niektóre mechanizmy dotyczące obrony, szukania konsensusu, on taką bardzo, bardzo fajną tą analogię robi. Proszę bardzo. Dostrzega Pan zamknięcie takie paradygmatyczne szkoły austriackiej, chociaż jeżeli chodzi o metodologię, bo taka metody się nie boi. I niech Pan powie, czy obserwowane są jakieś wewnętrzne prądy w szkole austriackiej, które by to zamknięcie paradygmatyczne starały się jakby zdjąć. Dostrzegam, tak. Wydaje mi się, że największy problem trochę, to znaczy powiem tak, te prace metodologiczne nawet mi nie będą przeszkadzać, o ile nie są za bardzo pouczające wobec alternatywnego spojrzenia, dlatego że niektórzy zapominają o tym, że Mises, kiedy pisał swoje prace metodologiczne,
to on opisywał stan ekonomii wtedy, jaka obowiązywała. I te, zwłaszcza jak opisywał w latach 30., to on de facto opisywał coś, co robiono w ekonomii. I tak to wyglądało. Natomiast dzisiaj niektórzy autorzy, to szczególnie w takich popularnych opracowaniach, biorą te jego opracowania i chcą pouczać na przykład ekonomistów innych szkół, żeby nie robili określonego rodzaju badań, bo to się kłóci z tym, co jak gdyby Mises pisał w latach 30. I tu bym dostrzegał to tak naprawdę niebezpieczeństwo. Także co innego jest, kiedy opisywaliśmy, kiedy rzeczywiście większość dyscypliny tak działała, no a co innego jest na przykład próbować jak gdyby wychodzić i gonić, ganić tak naprawdę inne osoby, które mają inne podejście albo stosują inną metodę badań. Także tu bym dostrzegał największe niebezpieczeństwo w tym zamknięciu. No poza tym jest też pewien wewnętrzny spór. Mi na przykład bliżej jest do Rothbarda interpretacji tej, mówiącej o tym, że to jest takie arystotelesowskie, że tak naprawdę w tej ekonomii apriorycznej są elementy indukcyjne, że jest tam dużo z doświadczeń, że jest tam dużo elementów wiążących się z doświadczeniem, w sensie czerpaniem bezpośrednio ze świata zewnętrznego, a nie tylko i wyłącznie z wymyślaniem praw, tak jak się je wymyśla na zasadzie czysto matematycznej. Także myślę, że receptą na to jest tak naprawdę robić badania naukowe, więcej zajmować się konkretnymi badaniami, niż zajmować się tym dyskursem czysto filozoficznym. Ktoś mi kiedyś przytaczał cytat, czy to był cytat Waltera Oikena, nie jestem pewien, że symptomem obumarcia szkoły jest zajmowanie się jej w zbyt dużym stopniu kwestiami metodologicznymi. Tak, że zamiast właśnie, jak gdyby się zaczyna refleksją, co my robimy, zamiast robić. Tak, że to może być niebezpieczny pewien symptom. Generalnie rzecz biorąc, zamknięcie się jest obserwowane wszędzie, w każdej rutynie, w każdym schemacie, w każdym paradygmacie. I myślę, że tutaj szkoła austriacka nie jest wyjątkiem, ale ponieważ jest świeża, zewnętrzna, nowa, to musi pamiętać o tym, żeby też się nie zamykać. Czyli sam zacząłem radzić i ganić, a? No właśnie. A może nie, ale generalnie zgadzam się z tym, co pan mówi. Tak jest. Otóż to. Będę zazdrosny Jakuba, że miał więcej pytań. Chciałbym pociągnąć ten temat lidera i teorii informacji. Rodzaj szumu, który powoduje opóźnienia i zniekształcenia w przekazywaniu informacji w społeczeństwie. Na tej zasadzie, jak komunikacja zakłóca tak informacje o dostępności kapitału, na przykład gdzie w nauce, co może być takim szumem? W nauce? Na przykład w naukach społecznych, na przykład. Paradygmaty. Tak. Paradygmaty, a może jeszcze inaczej. Ad personam w naukach. To jest najgorszy szum. To jest najgorszy szum. Ludzie mają tendencję do łączenia się towarzyskiego i niestety to też się odbija na naukach często. Ludzie, którzy mogliby znaleźć bez problemu płaszczyznę porozumienia na wielu płaszczyznach mogliby odnaleźć, nie odnajdują jego, bo podchodzą personalnie do pewnych kwestii, albo są ze sobą w konflikcie, albo się nie lubią, albo o coś innego się pokłócili i w trakcie dyskusji, kłócenia się ktoś kogoś tak obraził, albo był nieprzyjemny, że ten ktoś to pamięta i traktuje to w osobisty sposób. To by był najgorszy szum. Nie mam takich doświadczeń. Ja miałem same przyjemne doświadczenia, jeśli chodzi o promotorów, także... Tak? Tak. Nie wiem, kto był szybciej, także... Rzut monetą? No dobra, uznamy, że odzywający się szybciej. No dobrze, proszę. Służy nam, to jest postęp, poszerza zakres wiedzy, a poszerzanie zakresu wiedzy jest dobre. Ja w ogóle bym nawet nie łączył wiedzy z paradygmatami, bo ten paradygmat to raczej taka ideologiczne do pewnego nawet stopnia
soczewki, przez które to przyjdzie. Na przykład jak się pojawił paradygmat marksistowski, to ja bym polemizował, że to nowa wiedza się pojawiła, może wręcz antywiedza, albo szum informacji. To znaczy, chodzi o to, że każda nauka opiera się na jakiś... Nie, ja bym to raczej... Znaczy, w ogóle co do Kuhna, to jest chyba dyskusja cała, nie? Którą się potem angażował, musiał się tłumaczyć z różnych rzeczy, bo niektórzy zarzucali mu nihilizm, że skoro są paradygmaty, każdy ma swój, nie ma dyskusji. Się jego trzymają, no ja tylko interpretujesz ten proces, ja bym się tutaj posłużył, to może zostawiając nauki społeczne, bo one są bardziej problematyczne, ale skoro on pisze o naukach fizycznych, no to na przykład wziął kwestię interpretacji pewnych rzeczy, na przykład doświadczeń fizycznych. Było na przykład takie doświadczenie w XIX wieku Michelsona Morleya dotyczące badania prędkości Ziemi wobec przestrzeni absolutnej. I żeby zbadać tą prędkość Ziemi wobec przestrzeni absolutnej, to taką specjalną aparaturą puszczano wiązkę światła w jedną, w drugą, trzecią stronę, żeby zobaczyć właśnie odchylenia. I z tych badań nagle wyszło, że światło ma prędkość absolutną. Znaczy, przepraszam, światło zawsze miało tą samą prędkość. I coś tutaj nie grało, bo ono nie może mieć tej samej prędkości. Ta prędkość musi się różnić. I teraz jak my to zinterpretujemy? No teraz już wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że teoria Newtona jest nieprawdziwa. Prawdziwa jest teoria Einsteina. Ale wtedy jak gdyby różne paradygmaty różnie by to zjawisko interpretowały. Na przykład jedną z interpretacji było to, że aparatura się skrzywia w wyniku takich mikroprocesów, że następuje jej skrócenie albo wydłużenie. I dlatego wydaje się nam, że światło ma taką prędkość, tak? Podobnie pewne kwestie związane na przykład w Układzie Słonecznym z tym, jak się zachowały promienie Słońca, czy jak się zachowywały właśnie orbita bodajże Merkurego, chyba już nie pamiętam, to fizycy by mnie poprawili. Tak, Merkurego, prawda? No właśnie, że ona się zachowywała w taki dziwny sposób, czego newtonowska fizyka i prawa Keplera nie mogły tłumaczyć. Teraz pytanie, jak my to zinterpretujemy? Więc myślę, że tu jest sedno, że przez każdy eksperyment patrzymy przez jakieś okulary. Nie? Czyli ta teza Dehaene-McWine'a, że nie ma czegoś takiego jak czyste doświadczenie. Każde doświadczenie, to notabene też ukłon do teorii apriorycznych, tak? Że każde doświadczenie jest interpretowane przez pryzmat czegoś tam, jakiejś wcześniejszej wiedzy. I teraz możemy mieć konkurencyjne paradygmaty nastawione na interpretowanie tych wydarzeń. Ja bym to właśnie raczej w ten sposób interpretował, tą tezę o paradygmacie Kuhna. Proszę bardzo. Czyli za tej sprawy. To jest raczej paradygmat, czy to jest raczej, czy to zostało w jakikolwiek sposób obalone od czasów Misesa? Ja bym to nazwał szerzej, że to nie paradygmat, tylko to jest pewna metoda podejścia do badań. To ceteris paribusowanie, tak? Czyli wymyślanie takich równowagowego układu, w którym jeden element na przykład zmienia. Przetestować po prostu wyłącznie intelektualnie. Intelektualnie, tak. Czyli Gedanke eksperyment. Próba ingerencji w układ zaburza układ. No i co eksperyment myślowy. Myślę, że to jest jedna z nielicznych, w zasadzie większość szkół stosuje taką metodę. Tą metodę, tylko trochę na różne sposoby, bo ich modele się różnią, ale generalnie raczej większość stosuje tą metodę. Nawet te, które są testowane potem empirycznie, to one też, sposób przeprowadzania testu, interpretacja tego zjawiska testowego, ona też zależy od wcześniejszych pewnych założeń. Czyli jesteśmy uwikłani w jakąś teorię aprioryczną, czyli jakiś model równowagowy wcześniejszy, który sobie ustalimy, tak czy siak. Nie możemy się od tego uwolnić. Chyba, że konstruujemy na przykład modele takie jak dynamiczne, stochastyczne modele ogólnej równowagi, które mają naśladować rzeczywistość i my je kalibrujemy do danych. Tak, to one są pewnego rodzaju odrysowaniem tego, co możemy zobaczyć. To banki centralne na przykład takie modele stosują. Czyli jak gdyby biorą dane i one mają naśladować rzeczywistość, te modele, które sobie skonstruują. Natomiast takim, nie wiem, czy to odpowiada to, co wcześniej powiedziałem na pana pytanie, czy to jest, w sensie, czy to jest, czy jest jakieś... To jest aktualne po prostu, bo ja mam cały czas wrażenie, że jeszcze nic się nie zmieniło od kilkudziesięciu lat. Tak. Próbują dorobić związki przyczynowo-skutkowe i próbują wywieźć z tego jakieś teorie.
prawda? A de facto nikt nie zastanawia się, po co w ogóle prowadzono ten eksperyment, no chyba, że ktoś chciał robić sobie doktora. Znaczy ja mówię tak dokładnie tak, jasne, jasne. W historii swojego własnego podejścia do doktoratu, gdzie dokładnie właśnie taki proces myślowy był robiony. Myślę, że się raczej nie zmieniło. Zresztą jak otworzymy dowolny podręcznik z ekonomii, to on w zasadzie taką metodę stosuje. Taką ceteris paribus, równowaga, konstrukt myślowy. Różnice są tylko w jakości tych modeli. Jakbym miał odróżnić model ten nauczany ortodoksyjnie, neoklasyczny od Misesa, to bym powiedział, że inne założenia stosuje, bardziej nierealistyczne od modelu misesowskiego, który jest bardziej otwarty. Tak naprawdę bardziej empiryczny model Misesa. Paradoksalnie. Ten a priori tak naprawdę u niego jest więcej empirii niż w konstruktach tych neoklasycznych. Właśnie czy myślę, tak nie można powiedzieć, że on to tworzył, zresztą pisał po to, żeby lepiej zrozumieć ten świat rzeczywisty, tak? Krytykował neoklasyków za to, że się zamykają w tych modelach równowagowych i chcą bardziej rzeczywistość do tych modeli dostosowania. To jest jakby zupełnie inny kierunek, przeciwstawny też. Tak trzeba się można to szerzej popatrzeć, że Mises się nie zamyka w tych konstrukcjach myślowych. On właśnie tam wielokrotnie pisze w tym działaniu, że robię to tak, ale tylko po to, żeby lepiej zrozumieć tą naszą rzeczywistość. Rzeczywistość, tak? Tu jeszcze ktoś widziałem, nie? A, przepraszam bardzo. Tak. Chciałem zapytać, na samym początku powiedziałeś, że wiedza jest utożsamiana z postępem, ale żeby mogła wiedza stać się postępem, to musi być zaimplementowana. Ja chciałem zapytać, czy każda wiedza zaimplementowana staje się postępem, bo na przykład zaimplementowany marksizm nie staje się chyba postępem, to znaczy tak. I czy w takim razie zawsze można wiedzę utożsamiać z postępem? Możemy zastosować coś, co Popper nazywa zabiegiem ochronnym i stwierdzić, że marksizm nie jest wiedzą. I to rozwiązuje problem, ale nie, to jest słuszna uwaga. Rzeczywiście nie każda wiedza może stać się postępem. Możemy chociaż wyobrazić sobie niektóre elementy wiedzy naukowej, które wprowadzone w praktyce niekoniecznie byśmy zinterpretowali jako postęp. Na przykład wymyślenie nowych narzędzi tortur. Naprawdę musimy definiować wiedzę? Bardziej chodzi o definicję postępu, co tak. Mamy za postęp. A, postęp, to już tak, to już lepiej, tak. No bo to jest wiedza, jak to jest wiedza. Tak. To nie jest pierwszy postęp. Tak. Tak, tak, tak. Energia atomowa na przykład. Taki metaforaz, jakby tak definiować wiedzę, bo ktoś by powiedział, wiedza to jest coś, co jest falsyfikowalne albo tam logicznie obalalne. Ktoś by powiedział, bardziej można logicznie obalić, jeszcze niefalsyfikowalne, to nie jest wiedza. Nie jest wiedza, tak jak Freud, tak. Nie Freud, tylko Popper. Może też byśmy testować paradygmaty definiowania wiedzy, tak? I się zapętla jeszcze bardziej. Znaczy myślę, że gdybyśmy się mieli zastanowić, co to jest wiedza, co to jest postęp, to możemy zrobić dwa osobne referaty jeszcze na jedno i na drugie, zwłaszcza na postęp, jak definiować postęp. Bardzo proszę. Natomiast współcześnie dzieją się zmiany paradygmatów, czy propozycje paradygmatów tam, gdzie wcześniej nie było, w naukach społecznych, choćby memetyka, socjologii, czy społeczeństwo umysłów, psychologii. I jak właśnie tak wśród nauk społecznych, jeżeli żyjemy w ciekawych czasach, gdy chodzi o paradygmaty w naukach społecznych, o zmiany ich, czy ekonomia będzie musiała się jakoś na nowo samookreślić, odnaleźć wśród tej nowej sytuacji, gdy te zmiany w ogóle otoczą się. Ale dlaczego musi się odnaleźć w nowych warunkach? No, w relacji swojej do reszty jest ludzkości, a w szczególności nauk społecznych, do których się sama zalicza. Na razie nie widzę, żeby za bardzo na siebie nachodziły te nauki, więc... Ale może za jakiś czas, ale nie widzę, żeby na siebie za bardzo nachodziły i nie widzę zagrożenia na horyzoncie. Nie wydaje mi się. A
dany paradygmat, czyli tutaj skupmy się na paradygmacie austriackim, ogranicza to, co możemy wywieźć z danej nauki, czyli tezy, jakie możemy, w ogóle problemy, jakie możemy rozważać i tak dalej. I chciałbym, żebyś coś powiedział o granicach stosowalności ekonomii austriackiej, bo mam wrażenie, że ekonomia taka mainstreamowa zajmuje się szerszą gamą problemów, stawia twardsze tezy, a Austriacy mówią, że w ogóle na taki temat nie możemy za bardzo rozważać. Nie wiem, ja mówię jako amator, mam takie wrażenie, i że po prostu na rynku jest zapotrzebowanie na takie bardziej konkretne tezy, i z tego to może być jakieś ograniczenie w większym rozkwicie samego myślenia austriackiego. Mhm. Ja bym powiedział tak, że to, jak definiujemy dzisiaj ekonomię, to szkoła austriacka to jest ekonomia społeczna. Nie, chciałem powiedzieć ekonomia polityczna. Tak jak definiowano ekonomię polityczną w XIX wieku. Zajmuje się zagadnieniami procesu produkcji, podziału, dystrybucji, redystrybucji, interwencji. Na tym właśnie poziomie, na jakim się zajmujemy, na tak zwanej ekonomii, jak ją studiujemy, na przykład jak idziemy na studia ekonomiczne, mamy ekonomię, to zagadnienia w ekonomii pokrywały się z zagadnieniami szkoły austriackiej. Natomiast na przykład szkoła austriacka nie zajmuje się analizą rynków finansowych, tak naprawdę. To nie znaczy, że nie ma pewnych elementów z ekonomii austriackiej, które się nie przydają. Są, ale jak na przykład chcemy się nauczyć, chcemy powiedzmy być ekspertami w teorii finansów, no to nie sięgniemy po podręcznik Rothbarda. Jak chcemy być na przykład ekspertami w wycenie ryzyka, no są pewne elementy ekonomii austriackiej, na przykład związane z tym, z tą teorią prawdopodobieństw, które są przydatne, no ale to jest jakiś jeden wycinek w porównaniu do tego, co musimy opanować. Także zarządzanie podobnie. Jak weźmiemy sobie nauki ekonomiczne w szerokim znaczeniu, które obejmują wszystko, wszystko, co dzisiaj się nazywa ekonomią, to ekonomia austriacka zajmuje się pewnym wycinkiem, można powiedzieć, ekonomią polityczną, czyli... No to, jak rozumiem, dyscyplina nie zajmuje stanowiska, stanowisko zajmują przedstawiciele dyscypliny, i to ja myślę, że ja mogę tylko za siebie powiedzieć, że nie widzę powodu, żeby dyskwalifikować jakąś dziedzinę, bo moja dziedzina się tym nie zajmuje, no. Więc... Wojny są, jest mały konsensus, ale jakiś jest, myślę. Chociaż też jacyś na jakichś obrzeżach kontrarianie mogą się znaleźć kwestionujący konsensus. Ale czy ekonomia jest nauką? Odpowiadam, że zdecydowanie jest, z prostej przyczyny. Dlatego, że są pewne prawidłowości dotyczące funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, które są systematyczne. I historia człowieka to potwierdza, mówiąc empirycznie. Zgadzam się. Niech pan powie, co by się stało, gdyby pana habilitacja trafiła do pana profesora Hausnera. Proszę? Co by się stało, gdyby pana habilitacja trafiła do recenzji do pana profesora Hausnera? Myślę, żeby mu się spodobała.